Zadanie szóste. Wyznacz wartość wyrażenia 36 do potęgi drugiej razy 216 do potęgi minus drugiej. No i tutaj musimy pamiętać o tym, że liczba 36 to jest dokładnie to samo, co 6 do potęgi drugiej. Czyli ja tutaj tą liczbę 36 zapisuję w postaci potęgi liczby 6. W związku z powyższym tutaj po znaku równości zapiszmy 6 do potęgi drugiej. Biorę to wyrażenie w nawias. Dlaczego? Dlatego, że tutaj jeszcze jest dwójka poza. Czyli tutaj jest dwójka, wykładnik tej, wykładnik tej potęgi. W związku z powyższym tutaj tę dwójkę muszę właśnie poza nawiasem zapisać w tym miejscu. Jeżeli chodzi natomiast o liczbę 216, to liczba 216 to jest dokładnie to samo co 6 do potęgi trzeciej. Dlatego ja tutaj zapisuję 6 do potęgi trzeciej, biorę to wyrażenie w nawias i ten wykładnik równy minus 2 zapisuję tutaj poza nawiasem. I teraz tutaj na tym etapie zwracamy uwagę, że zarówno w tym, jak i w tym miejscu mamy podwójne potęgowanie. Za każdym razem, kiedy mamy podwójne potęgowanie, to my w rezultacie uzyskujemy w podstawie tę samą liczbę, natomiast wykładniki musimy przez siebie przymnożyć. I ten wzór, który tutaj zapisałam, wykorzystamy zarówno do tego, jak i do tego wyrażenia. Tu mamy 2 i 2, czyli 2 razy 2 to jest 4. Chociaż od razu tutaj możemy zapisać albo że 4 uzyskujemy, albo dla formalności. Jeżeli nie jesteś pewien pewna, to możemy zapisać tutaj, że mamy w wykładniku 2 razy 2. I tutaj, jeżeli chodzi o te dwa wykładniki, to też musimy je przemnożyć, czyli będziemy mieli 3 razy minus 2. W związku z powyższym uzyskujemy 6 do potęgi 4, razy 6 do potęgi minus 6. I tutaj zwracamy uwagę na to, że w tym miejscu mamy mnożenie potęg o tych samych podstawach. Gdy mamy mnożenie potęg o tych samych podstawach, to w rezultacie uzyskujemy w podstawie tę samą liczbę, natomiast wykładniki musimy do siebie dodać. Stąd tutaj po znaku równości zapiszmy, że będziemy mieli 6 do potęgi 4 plus minus 6. Jeżeli teraz ściągniemy nawias, no to uzyskamy 6 do potęgi 4, odjąć 6, co w rezultacie daje nam 6 do potęgi minus 2. I teraz to, co dalej możemy zrobić, to jest zwrócenie uwagi na to, że wykładnik potęgi jest liczbą mniejszą od zera. Całkowitą, ale mniejszą od zera. I teraz bardzo ważna sprawa. Jeżeli my podnosimy pewną liczbę do potęgi całkowitej mniejszej od zera, to podstawę potęgi odwracamy, a mianownik takiego uzyskanego ułamka podnosimy już do potęgi m, czyli do liczby przeciwnej niż ta, która stała tutaj w wykładniku. Dlatego tutaj po znaku równości my możemy zapisać, że my uzyskujemy 1 szóstą, gdzie liczbę 6 podnosimy do potęgi drugiej, przy czym 6 do potęgi drugiej jest, jest równa liczbie 36, stąd wartość tego wyrażenia to jest po prostu 1 trzydziesta